ale ucieszyłem się, że taki konkurs jest, że coś takiego będzie piętrowane, bo jest to naprawdę, myślę, że jedna z najlepszych okazji, czy takich sytuacji, w których można uczyć pamięć Adama Wójcika, to jest właśnie turniej, czy właśnie taki memoriał koszykarski. Jakub Kelner, z numerem 8 Bartosz Ciechociński. Fundamentem obok Maćka Zielińskiego, Dominika Tomczyka, tych wielkich sukcesów wrocławskiej koszykówki, Śląska Wrocław. Każdy jego sezon, każdy jego mecz był wielki. Czy to mecz z Malatinajkosem, czy mecz z Makabi Tel Aviv, czy wielkie sukcesy w innych spotkaniach. Na pewno jego historia i to, że tutaj grał tyle lat, zawsze zostanie wielką postacią wrocławskiej koszykówki. Takie chyba wspomnienia, które dzisiaj zresztą przywołamy i filmy i obrazki, które mogliśmy oglądać z jego udziałem. To są jednak te mecze w hali 100-lecia wówczas ludowej, ja byłem wtedy odpowiednio młodszy i chodziliśmy tam wszyscy oglądać te sukcesy Śląska koszykarskiego. I ta korona i ten Adam w koronie to takie bardzo znaczące i sympatyczne zdjęcie i chyba te wspomnienia gdzieś tam najsilniej we mnie się. zwykle, to wiadomo, że wszystko było na najwyższym poziomie, tak? Pozostaje tylko podziękować i cieszyć się z tego, że coś takiego jest. No i jak już zostało obiecane, że będzie to co roku się odbywało i mam nadzieję, że ranga tego turnieju też będzie rosła, także wszystko świetnie. To jest najważniejsze. Środowisko koszykarskie, włosławskie środowisko koszykarskie bardzo się z tego cieszy, że impreza poza tym, że ma taki wymiar wspomnieniowy, że ma wymiar sportowy, no to ma też taki wymiar właśnie łączący różne środowiska. Mam nadzieję, że już co roku będziemy zapewne z większym rozmachem spotykać się. To będzie taka piękna inauguracja kolejnego sezonu koszykarskiego. To jest rzeczywiście kawał historii polskiej, europejskiej, wrocławskiej koszykówki. Adam Wójcik to symbol wielkich dni wrocławskiego Śląska. Zawsze taki wielki sentyment, jak widzę te zdjęcia, wspomnienia, wszystko wraca. To był dzisiaj taki dzień nostalgii, pamięci, historii, ale to był dobry dzień, bo Śląsk Wrocław wygrał dzisiaj.